Siema mordeczki, jesteście na kanale Fix Castro, z tej strony Wojtas. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pyszną pianę z cebuli. Do piany cebulowej przede wszystkim potrzebujemy cebuli, więc musimy ją rozdrobnić na mniejsze kawałki i karmelizować przez kilka godzin. Po kilkugodzinnym karmelizowaniu cebuli w końcu mogę ją zmielić. I nie zapomnijcie tego przyprawić. Ja tutaj wrzucam sól, pieprz oraz ocet jabłkowy. A teraz bierzemy się za gotowanie śmietany z królową polskich warzyw. Czyli cebulą. Jak już śmietana mi się gotuje, doprawiam ją moją ulubioną solą kamienną. Następnie zalewam tą dziadówę tanim wińskiem z lokalnego sklepu. Śmietanę mamy już doprawioną. Przecedzoną śmietankę wlewam do sefonu, a następnie ładuję ją nabojem i ciśnieniem tak wysokim, jak Halina, gdy zobaczy skarpetkę brudną pod twoim łóżkiem. I teraz muszę ostrożnie, bo sefonik ma ogromne ciśnienie, jest mały, ale dzielny. Kochani, wińsko w tym przepisie możecie pominąć i skupić się tak naprawdę na smaku cebuli. Proponuję dodać odrobinę octu winnego, nada to takiej większej głębi, takiej pełniejszego smaku. I na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki, cześć!